They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Serii Schód była w doskonałym nastroju. Dziś nawet krótkowzroczny książę nie wyprowadził jej z równowagi. Pozwoliła, aby trzymałe kuski wepchnęły się przed nią w baśniostołówce. Nawet zgodziła się na to, żeby Raven Queen naprawiła jej lustrofon. Nie przejmuj się, Raven. Wow, chyba jeszcze nigdy nie widziałam cię takiej szczęśliwej. Bo idę ze swoimi rodzicami na piknik do zaczarowanego lasu. Zaraz po lekcjach. To genialne. A co będzie, jak ktoś was zobaczy? Uważaj, żeby twoja tajemnica nie wyszła na jaw. Hej, panie zły wilku. Radzę zejść mi z drogi. Wiem, że jest nauczycielem, ale to nie w porządku. Myśli, że jest taki wielki i zły. Wrzuć na luz, Hunter. Jako myślik mam obowiązek bronić bezbronnych niewiast. O! Obraziłyście się za te niewiasty, czy za bezbronne? Ceris! Córciu, ale wyrosłaś. Masz ją zostawić, wściekła bestio! Wściekła? Nie pozwolę ci zjeść tej wrażliwej, aż niebezbronnej niewiasty! To ten wilk, zły wilk! O, ratuj nas, Hunter! O tak, ratuj nas! Ja! Nie czyń mi krzywdy! Jesteś bohaterskim myśliwym! Bestia została pokonana. Dzięki, jesteś super. To chleb powszedni dla Hansa. Emena. Ale gdzie ja jestem? Poszedł sobie? Tak, spoko. Zabrałaś sałatkę ziemniaczano-bekonową? O, uwielbiam ją. Kocham was. Nie żartuj, Sparrow, daj mi prawdziwe wyzwanie. Zakład, że nie uda ci się umówić z pierwszą dziewczyną, która wejdzie przez te drzwi. Dobra, wchodzę w to. O co się zakładamy? Mam pomysł. Przegrany będzie musiał wyprać kostium gimnastyczny zwycięzcy. Po lekcji czołgania się przez bagno. Fuj. Stoj. Lizzie Hearts, życzę ci powodzenia. Au! To co zwykle, moja droga, i to samo dla damy. Ściąć tę piankę! Czy te kwiaty zmienią twoje zdanie? Wyhodowałem je używając blasku moich zębów. Ha! Spokojnie. Spójrz, sam namalowałem przed chwilą. No to jak, jestem czarujący? Nie, nie jesteś. Wiesz, tak naprawdę to jestem czarujący. Przynajmniej taką mam opinię. Hej, Lizzie! Czego? Pomyślałem, że moglibyśmy się wybrać na mały spacer. Na grzbiecie smoka! Co? Musisz przyznać, że to było dość smoktakularne. Czy coś jest nie tak? Umówiłabym się z tobą, ale jeszcze nigdy nie byłam na żadnej randce. Słuchaj, to wszystko, co dzisiaj robiliśmy, to było w sumie jak randka. To było bardzo przyjemne. Jeśli chcesz, możemy kiedyś powtórzyć nasz wypad. Niech to będzie nasz sekret. Przyszła królowa Kier. Wiesz, że mam dość okrutną reputację. Jasne, tak. Ja nikomu nie powiem. Tak właśnie, tak! Szoruj brud, mówi Sparrow Hood! Ach, kolejny królewsko-czarowny dzień. Ale ja przecież nie jadłam śniadania. No, to jest najjabłeczniejsze śniadanie na świecie. Patrz, jakie Apple ma ładne życie. Wszyscy spełniają jej życzenia już od rana. To pewnie miłe. Czas na kolejny typowy dzień Apple. Ah!
Możecie już iść, kaczuszki. O, wspaniale. Chcę mieć pewność, że coś takiego nie powtórzy się już nigdy więcej. Hej, ale to moja kawa. Ja zamawiałem potrójne karmelowe hokus latte. Tak samo jak Sparrow! Moje! Moje! Ej! Hej, chłopcy! Wiesz co? Weź tę kawę, jest twoja. Nie, nie, nie. Proszę cię. Moja misja zakończona. Aha, ratunku! Jesteśmy tutaj! Czyżby ktoś tu wpadł do studni, próbując wyciągnąć wiaderko pełne wody? Chyba złamałem swoją koronę. Czekaj chwilę! Świetna robota z tym bandażowaniem, Apu. Królewna jest zawsze przygotowana. Hej, Apu, jak ci minął dzień? O, no wiesz... Dobra, zgadnę. Był cudowny jak świeży poranek. Owszem, był. Królewsko doskonały. O, to ja idę do Wyrka. Dobrej czarnocki. Dobranoc, sąsiadko. La, 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 la. Pasterka zgubiła owce i teraz one zjadają buty w sklepie z butami? Już tam lecę. I tak to się właśnie robi. Jako kapitan drużyny Royalsów i przyszła królowa Kier, rozkazuję wam pokonać tych rebelsów. Ale bardzo się staramy. Po prostu nie jesteśmy zbyt dobre. Lizzie, to może wygłosisz taką królewską inspirującą mowę? No dobrze. Grajcie lepiej albo skrócę was o głowę! I Briar? Skrócę cię o głowę! I Blondie? Skończ już! To jest tak bardzo nieładne! Ja odchodzę! Tak, narka, ja też. Lizzie. Bardzo nam przykro. Dobra! Hunter, twoje ulubione veggie burgery! O! Oh. Lizzie, bo wiesz, jeśli chcesz mieć więcej przyjaciół, to może nie powinnaś się tak odnosić. Przepraszam, czy mogę pożyczyć sól? Nie! Skrócić sól o głowę! Lizzie, dlaczego ty zawsze musisz tak krzyczeć? Moja matka mówi, że to jedyny sposób, aby rządzić poddanymi! My nie jesteśmy poddanymi, tylko przyjaciółmi. Hej, kiedy ty rozmawiałaś z mamą? Dała mi specjalną talię z instrukcjami na cały rok szkolny. Rządź po mojemu, obserwuję cię. Bycie royalsem wcale nie znaczy, że musimy robić dokładnie to, co nasi rodzice. Jakby ci to powiedzieć, detale zależą od nas. Matka kazała mi postępować według jej słów. Ale przecież nie powiedziała, w jakiej kolejności. To przyjaciółki, nie poddane. Będę rządzić po swojemu. O, cześć dziewczyny. Wiecie, zachowywałam się trochę podle wobec przyjaciół. Wybaczycie mi? Oczywiście. Złap odbijak i pokażmy tym rebelcom, kto tu rządzi. Skrócimy je o głowę. Oj! To nie jezioro, to jakieś bagno! Skąd to paskudstwo się bierze? Czarny łabędź musi wkroczyć do akcji. Najlepsza wyżerka w moczarowym barze! Placki błotne jak mama smażyła! Przepraszam, ale co to jest? To? Dziewczyno, to najbardziej bagienna restauracja z bagiennym menu w naszym mieście. Zaraz, wylewasz swoje ścieki do mojego jeziora. Ścieki? Gdzie się gotuje? Ścieków nie brakuje, łabędzico. Raven, stało się coś okropnego. Musisz rzucić jakieś swoje złe zaklęcie. Duchess, chcesz, żebym pomogła ci po tym, jak kazałaś jednorożcowi zaatakować nas na lekcji tresowania zwierząt? Iskierka wcale mocno nie wodzie. Cześć, Dex. Potrzebuję twojej pomocy. Po tym, jak wrzuciłyście moje okulary do naparu podwójnego widzenia? Och, nie przesadzaj, stary, to było śmieszne. Duchess, jezioro jest zagrożone. Pójdę po Huntera. Ekstra, bo ja najpierw pomyślałam, po co w ogóle prosić Ashley. Chodź tu. To ostatni orzech, jakiego rzuciłeś w życiu. Nagrywam. Po ujawnieniu nagrania okropnych warunków sanitarnych, jakie panują w kuchni moczarowego baru, i
inspektorzy ochrony środowiska odkryli, że Marsh King nielegalnie odprowadzał swoje ścieki do pobliskiego zaczarowanego jeziora. A kto stoi za wyjaśnieniem tej sprawy? Co dzięki mnie? Ja uratowałam jezioro, działając całkiem sama. Duchess Swan! Zapamiętajcie to nazwisko! Jak mogłaś? A czego się po mnie spodziewaliście? They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.